Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj pokażę wam, jak idealnie przejechać trasę Park Boundary. Pierwszym samochodem, którym będę właśnie jechał na tej trasie, jest Marussia B2, która posiada bardzo fajne prowadzenie. Myślę, że bardzo dobrze będzie się spisywać na tej trasie, lecz słabe nitro. A później pojedziemy jeszcze w Pagani Cinque. Zapraszam. Ok, i startujemy. Jest to dosyć trudna trasa, nie powiem, ale ją bardzo lubię. Jest długa i można się tutaj naprawdę wykazać. Pierwszy trudny zakręt, skręcamy w ten sposób. Ważne jest, żeby mieć tutaj właśnie dobrze skrętne auto. Tu możemy zrobić wallride'a, ale nie musimy. Można też lepiej po prostu sobie wejść w zakręt, co może pokażę na kolejnym okrążeniu. Tutaj jedziemy w ten sposób. O, właśnie. Trochę za mało gazu puściłem, ale myślę, że jest ok. Tutaj puszczamy gaz, leciutko sobie go dodaję, żeby zrobić ładny łuk, prosty, znaczy taki zaokrąglony, nie taki schodowaty, jak to było w przypadku Lotusa Elisa. Tutaj robimy tak i pięknie, prawie pięknie wchodzimy. Trzymamy się jezdni, żeby nie tracić prędkości na trawie. I tu ładnie wchodzimy. Myk, myk. I tu kosimy elegancko. Robimy tak, puszczamy gaz i gaz do dechy. Trzeba zawsze pamiętać, żeby lekko operować tym gazem, gdy samochód albo nam wypada z trasy, z zakrętu, albo po prostu za bardzo się do wewnętrznej zbliża. Teraz pojedziemy sobie bez wallride'a. Trochę trzeba więcej hamować, ale myślę, że to się bardziej opłaca, bo prędkość wyjściową przy samochodzie dobrze skrętnym mamy wyższą. Pagani Cinque moim zdaniem też perfekcyjnie nadaje się do tej trasy. I zaraz pokażę wam, jak jeździć tutaj na power-upach. Puszczam gaz i elegancko wchodzimy. Wow! Coś mu chyba zrobiłem, albo nie wiem. Trzymamy się jezdni. I dodamy jeszcze jedno okrążenie, żeby skopać mu tyłek. A co? Oczywiście, jeśli będzie używał nitra, no to może być problem. Myk, myk. Tu możemy ewentualnie jeszcze pojechać tak. Chociaż to raczej nie jest zbyt korzystne, bo właśnie możemy się pozahaczać o te drzewka i inne pierdółki. Ok, i pięknie wchodzimy w zakręty. A zobaczcie, jak blokuje. Taki coniaczek. O-o! Wow! Kurde! Co za koleś! Ale mi
krew w żyłach popłynęła, aż mi się ręce trzęsą. No już raczej z nim nie wygram, no ale trudno. Chciałem przejechać normalnie tą trasę, ale się po prostu nie dało. W każdym razie widzicie, że wcale nie jest aż tak bardzo trudna, ale trzeba się do niej trochę przyłożyć, szczególnie do tych pierwszych zakrętów, gdzie mamy tam rondo. Tam jest trudno, bo można na przykład w Pagani Cinque najechać niezbyt dobrze i wtedy mamy problem po prostu z wybojami. Tam można się tak wybić i po prostu się wywalić samochodem. No tak niestety w tej grze jest. Ok, następny przejazd pokażę wam, tak jak obiecałem, w Pagani Cinque. No i startujemy. Pamiętamy złotą zasadę. Nitro używamy tylko i wyłącznie do rozpędu. Tutaj uważamy. Zonda ma troszeczkę gorszy skręt niż Marussia, niestety. Okej, trzeba trochę więcej gazu puszczać. Tak jest. Fajnie, że pojawi się jakiś mocniejszy przeciwnik. To będę się starał jak najlepiej przejechać i dzięki temu jak najwięcej nitra używać. O, źle zajechałem. Tutaj przydałoby się też nitro, ale niestety ładuje mi się, chociaż mogłem użyć LEDy. Ale pojedziemy następne okrążenie, jeszcze następnym na pewno sobie to zrekompensujemy. Wow, trochę za bardzo zarzuciło, ale to nic. Tutaj mógłbym użyć molocha, gdybym miał, ale mam dodatkowe okrążenie zamiast molocha. I nitro używamy tutaj. Pagani Zonda Cinque jest troszeczkę gorsza na wyskokach. Potrafi sporo prędkości tracić przy lądowaniu. Okej. Jest trochę gorzej, ale to jest kwestia wprawy. Tutaj nie ma co nitra używać, bo jedziemy już bardzo szybko. A poza tym i tak zaraz będzie trzeba hamować. Więc hamujemy. Możemy nawet całkiem gaz puścić, żeby sobie spokojnie te zakręty ominąć. O! Nie ma się co bać, puszczać po prostu gaz na zakrętach, dlatego że lepiej puścić gaz i zwolnić o te 2 km bardziej, niż potem przywalić w ścianę i stracić 100 km na godzinę więcej. O! Od razu przy wyjściu z zakrętu, a coś mnie przylagowało. No i teraz z redy możemy ewentualnie jeszcze tutaj nitro użyć. Ja te nitro nie mam ulepszone nawet, ale ono w zondzie jest już i tak wystarczająco mocne. O! Myślałem, że zahaczę zewnętrzną i wewnętrzną de facto. Puszczamy lekko gaz. I ładnie wchodzimy. Tu nie używamy nitra, bo jak mówię, zonda bardzo traci na wyskokach. Jeszcze jak wbijemy ją nitrem w ziemię, to będzie już całkiem katastrofa. Tutaj mogliśmy użyć nitra, ale mi się jeszcze nie załadowało. W każdym razie możemy także zrobić to tutaj. Puszczamy lekko gaz. Jak najmniej hamujemy. I w ten sposób ukończyliśmy na pierwszej pozycji. To były dwa przejazdy. Pierwszy w Marussii, drugi w Pagani Zondzie Cinque. Oba myślę, że udały mi się w miarę, chociaż ten w Zondzie już nie bardzo. Także jest kilka elementów, które trzeba zapamiętać. Ten wall ride, który pokazywałem wam na początku. Jak macie na przykład duże oblężenie na tej trasie i po prostu nie da rady inaczej przejechać, to wtedy robicie wallride'a.
A jeśli da radę się po prostu wcisnąć, no to po prostu robicie ładny łuk. Tutaj trzeba uważać na ten wybój, on jest straszny dla zondy. Tutaj potrafi się zonda tak strasznie wybić do góry, że no, nie da się tego później odzyskać praktycznie, bo leżycie po prostu na dachu. Tutaj ładnie jedziemy. No i z tym mulrajdem tu, gdzie jest ta banda, to... No, tak jak mówię, możecie używać tego, możecie tego nie używać, to już według was, jak tam macie sytuację na drodze. Aha, jeszcze jedno. Właśnie przed tym rondem, jeśli dużo graczy jedzie, po prostu dużo samochodów jest na drodze, dużo waszych przeciwników, nie pchajcie się tam czasem. Poczekajcie, aż wszyscy się tu porozbijają i wtedy poomijajcie wszystkich. Na przykład widzicie, że za wami jedzie ktoś, przed wami jedzie ktoś i jesteście tak w miarę zbici w jednym szyku, nie? To wtedy ewentualnie tutaj sobie przyhamujcie. Oni sobie wszyscy z prawej pojadą, porozwalają się. Nie zatrzymujcie się oczywiście, jedźcie sobie tam z 200 km na godzinę. I wtedy wszyscy się porozwijają, a wy wszystkich poomijacie. To jest taki mój trik, który sprawdza się dla wielu graczy naraz w wyścigu. Jeszcze jest tu taka opcja, że gdy macie naprawdę sporą prędkość, nie wiem, na przykład użyliście tutaj nitra, czego nie polecam, bo zonda traci sporo na wyskokach, i macie dużą prędkość tutaj, żeby nie przywalić... O, to lecicie tutaj na środek bardziej. Żeby nie przywalić po prostu w ten sufit tutaj na górze, w ten most. To kierujecie się bardziej ku środkowi. Po prostu skręcacie lekko tak i zonda ląduje tutaj. A nie w tym miejscu, gdzie jak widzicie sufit jest nieco niższy. Okej, w sumie... To tyle, jeśli chodzi o takie moje szczegóły odnośnie tej trasy. Ja wam dziękuję za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed World i nie tylko. Trzymajcie się, na razie. Hej!